Powiem wam, że nigdy nie byłem w miejscu, gdzie zabito tyle osób. Cześć wam, dzień dobry. Trochę głośno. Dzisiejszy dzień zaczynamy w stolicy Kambodży, czyli w Phnom Penh. Ciężko mi to wymówić. Pokażę wam, jak się to pisze. Słuchajcie, zmierzamy właśnie do muzeum, które jest poświęcone ofiarom zbrodni Czerwonych Khmerów. Chwilę wam wszystko o tym opowiem. Więzienie znajduje się, w sensie muzeum, znajduje się tam. Za chwilę zobaczycie. Mam nadzieję, że będzie możliwość kręcenia tam na terenie tego obiektu, bo chciałbym wam wszystko wytłumaczyć jak najlepiej. Idziemy. Jako, że nie jestem dobry z historii, opowiem wam tylko pokrótce tutaj mniej więcej o co tu chodzi. Ten budynek, spójrzcie. Ten budynek był kiedyś szkołą średnią tutaj i podczas wojny domowej, po wygranej przez Czerwonych Khmerów, utworzono tutaj więzienie bezpieczeństwa, które się nazywało S21. Przetrzymywano tutaj ludzi, których podejrzewano o szpiegostwo, kontakty z innymi, około 17 tysięcy ludzi. Klasy szkolne zamienili w cele i brali tam, po prostu wrzucali ludzi, którym mówili, że to tylko i wyłącznie na jakiś czas, po czym ich oczywiście zabijano na polach śmierci, a my kierujemy się do wejścia do muzeum. W tym budynku znajduje się 10 celi i tutaj w każdym byli torturowani, w każdym budynku byli torturowani ludzie, w każdej celi. Strasznie to wygląda. Tutaj to były wcześniej były klasy szkolne, ale wstawili tutaj kraty, żeby nikt nie pouciekał. Słuchajcie, tu znajduje się cały regulamin. W ogóle kraj wcześniej nazywał się Kampucha, a nie Kambodża. Tu jest nawet napisane Kampucha. Tutaj był cały regulamin tego więzienia. W ogóle ludzie byli tutaj przytrzymywani w taki sposób i tak jakby kneblowani, żeby nie było możliwości popełnienia samobójstwa. Zobaczcie, moi drodzy, to samo łóżko stoi w tym samym miejscu. Powiem wam, że aż mam ciarki, jak teraz o tym mówię. Słuchajcie, coś strasznego. Są ciuchy dzieci, które były tutaj przetrzymywane w więzieniu. Ja tutaj też nie chcę wam zanudzać takimi informacjami, wiecie, historycznymi. Więc wejdźcie sobie na Wikipedię, poczytajcie o Czerwonych Khmerach, o reżimie Pola Pota i tam sobie mniej więcej doczytacie, jak to wyglądało. Będziecie mieli jakieś tam, wiecie, większą wiedzę na ten temat. Doczytałem jeszcze, że oni w ogóle nie mogli ze sobą rozmawiać. Wszyscy byli popakowani w jednej sali i oni nie mogli między sobą w ogóle rozmawiać. Rozmowy były zabronione. Kąpali się raz na 4 dni, dostawali jakieś tam możliwość prysznicu. Pobudzili się codziennie o 4 rano, była pobudka. Podobno, ale nie wiem ile w tym prawdy, wyczytałem, że byli zmuszani do jedzenia fekaliów innych więźniów. Dostawali się tam jeden posiłek, taką papkę z ryżu. Jeżeli chcieli w ogóle się napić wody, to musieli się pytać. A jeżeli zrobili to bez pytania, to byli torturowani. Słuchajcie, teraz dopiero jesteśmy w miejscu, gdzie byli trzymani więźniowie. W tamtych salach byli tylko torturowani. Zobaczcie, jak te sale były, jak to wszystko było ogrodzone, żeby nie było możliwości wyjścia z tego. Popatrzcie, wszystko było ogrodzone, wszystko było ogrodzone. Masakra.
Zobaczcie, 17 tysięcy osób więzionych to tylko przeżyły raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pięciu mężczyzn i jedna kobieta. Cztery osoby nadal żyją. Że to jest, moi drodzy, masakra. I podobno przeżyły tylko te osoby, które miały mieć jakiekolwiek znaczenie dla czerwonych Khmerów i mogli te osoby użyć później do jakichś swoich celów. Słuchajcie, tak wyglądają cele. Tutaj byli przykuwani. Zobaczcie, tutaj byli przykuwani ludzie do tego w taki sposób, żeby nie mogli uciec. Zobaczcie, tu jest zdjęcie, jak to wyglądało. Słuchajcie, tam jeszcze w muzeum są obrazy, których nie wolno było nagrywać, a nie robić zdjęć, które właśnie były namalowane przez tego jednego mężczyznę, który został, który po prostu przetrwał to więzienie i on rysował, jak wyglądały tortury tutaj w tym więzieniu. To, co on widział, to było straszne. Odbieranie dzieci dla matek, obcinanie palców i polewanie spirytusem, takie zwisanie na linie zaczepionej do nóg i głową w beczkach. Nie było tutaj żadnych regulacji w ogóle, kto tutaj był w tym więzieniu. Po prostu ładowali tu wszystkich dzieci, kobiety bez żadnego uzasadnienia. I my teraz się udajemy na pola śmierci. Można powiedzieć, że to więzienie to jest tylko ułamek ludzi zabitych przez czerwonych Khmerów. Słuchajcie, znajdujemy się już na polach śmierci. Specyficzne miejsce. Tutaj pod nami są miliony ciał, po prostu kości, szczątek ludzkich. Dziwnie się czuję, ale postaram się coś tutaj wam nagrać. Słuchajcie, jesteśmy już w miejscu na tych polach śmierci. Oczywiście sobie możecie zobaczyć ten film, Pola śmierci, nazywa się tak samo The Killing Fields. Tutaj zobaczcie, jest pierwszy stop, to jest miejsce, w którym te busy przywoziły oprawców tutaj. From Tulsa Lang, czyli z tego więzienia. Ogólnie wyczytałem, że właśnie zabójcami byli młodzi chłopcy i młode dziewczynki, jakieś tam w wieku nastoletnim, i oni nie używali broni, ponieważ nie chcieli tracić kul, bo to było bardzo, bardzo duża ilość, więc zabijali ludzi tutaj wszystkim motykami, podcinali gardła, dusili workami, wszystkim, co mieli pod ręką, na dobrą sprawę. Ponieważ tutaj, jeżeli by używali kul, to tutaj po prostu no, nie daliby rady chyba z tym, bo to zginęło około, mówią media, tam jak wyczytałem na Wikipedii, 1 700 000 do 2 300 000, ale moja znajoma z Kambodży powiedziała, że ponad 3 miliony. No to zobaczcie, tutaj pochowane 450 osób. Tutaj znajduje się drzewo, na którym wieszano ludzi. Tutaj śmierci były bardzo specyficzne, ponieważ oprócz tego, że tam gdzieś zabijali tymi narzędziami niekoniecznie ostrymi i gdzieś tam to cierpienie trwało długo, to jeszcze kazali im to wykopywać własne groby. Oni nie mieli w ogóle sił, bo byli z tego więzienia przywożeni, więc potem wykopywali bardzo, bardzo płytkie mogiły, po prostu wrzucali ich tam, zakopywali ich żywcem. Więc przez 4 lata, jak rządzili czerwoni Khmerzy, to po prostu tutaj zrobili rzeź. Oni chcieli jakby wytępić całą tutaj ludność, jak tam większą ilość, i zrobić jakby nowy kraj od nowa. Nie mam do końca pewności, więc tu nie będę was też kłamał. Więc sobie wyczytajcie, jak może, tak jak wcześniej mówiłem. Niestety nie mam aż takiej dużej wiedzy. Tutaj jest kolejna mogiła dzieci i kobiet, którzy tutaj po prostu wrzucono nagich do tej mogiły. To było kolejne drzewo, na którym wieszano. Tam jest Killing Tree napisane. Przypomnę wam, że mam normalnie ciarki na ręku, jak o tym mówię.
To jeszcze pozostałości ubrań i kości w ogóle. Zobaczcie, to wygląda strasznie. Naprawdę coś strasznego. Ogólnie to jest zakaz, tutaj wszędzie są mogiły tutaj. Jest zakaz chodzenia po tym. Więc tak, czas na podsumowanie. Byliśmy teraz w tej kaplicy, którą pokazywałem wcześniej, nie nagrywałem tam. Znajdują się tam czaszki, jak wcześniej wspomniałem. Są oznaczone, czym byli zabici ci ludzie, czyli byli pozabijani prętami, byli duszeni, mieli wybijane zęby. Na czaszkach wszystko jest zaznaczone, jest legenda, wszystko jest opisane. Byli zabijani bambusowymi kijami, wszystkim, co było pod ręką, na dobrą sprawę. Ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, jakieś podsumowanie na temat tego, ponieważ pierwszy raz jestem w takim miejscu historycznym, kurczę, z taką wiecie, historią. Nie byłem wcześniej w takich miejscach. Jestem dość mocno zszokowany, ponieważ to są miliony ludzi zabitych, a my tu sobie chodzimy w koło. Kurczę, no myślę, że warto tutaj przyjść i oddać jakiś hołd tym ludziom, którzy zginęli. Zapłacić tą wejściówkę, żeby jakoś utrzymali to miejsce, żeby to wyglądało. Kurczę, moi drodzy, ja się z wami żegnam, bo naprawdę nie wiem, co wam powiedzieć. Śledźcie więcej odcinków takich historycznych. Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście zasubskrybujcie. Kliknijcie dzwoneczek, ja się z wami żegnam. Prosto z pól śmierci, moi drodzy. Wybaczcie, że tak się tutaj jąkam, ale niestety emocje. Pozdrawiam serdecznie, Przybarski Piotr. Bucket list.